Witam wszystkich z tej strony Krzysiek, firma Remont4U. Dzisiaj prezentacja i testy młotowiertarki firmy Bosch. Zapraszam na wideo. Na wstępie tego wideo chciałbym zaznaczyć, że narzędzie do testów dostarczyła mi firma Bosch, za co serdecznie dziękuję. Sprzęt dotarł do mnie w walizce takiej standardowej dla tego typu urządzeń tej firmy. Z tego co mi wiadomo, nie występuje ono w walizce typu Sortimo L-Box. Tak przynajmniej mi się wydaje, ale prawdopodobnie to niedługo się zmieni, być może, bo jak sami za chwilkę zobaczycie, urządzenie jest w miarę małe i kompaktowe, tak więc według mnie powinno się zmieścić. Dobra, otwieram walizkę, nie robię takiego typowego unboxingu, bo urządzenie już było przeze mnie używane, jest troszeczkę brudne, za chwilkę zresztą zobaczycie. Po otwarciu walizki możemy zobaczyć samo urządzenie, jest to młotowiertarka o symbolu GBH180LI. Jest to, jak widzicie, urządzenie akumulatorowe. W standardzie w zestawie dołączone były dwa akumulatory o pojemności 4 Ah. W skład zestawu wchodzi również ładowarka do akumulatorów, dodatkowa rączka oraz miernik głębokości. Taki mały pręcik, który wchodzi tutaj, że tak powiem, w to miejsce i w ten sposób wyznaczacie sobie głębokość wiercenia. Nie musicie zaznaczać izolacją, tak jak ja w filmie o konstrukcji ściany gipsowej, bo choć patent stary jak świat, to izolacja z czasem się wyciera, a jak macie więcej niż 3 dziury do wywiercenia, to patent z miernikiem głębokości na pewno lepiej się sprawdzi. Tak jak mówiłem wcześniej, sami widzicie, że urządzenie jest w miarę kompaktowe. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to to, że motowiertarka jest, jakby to powiedzieć, wydaje mi się krótsza od większości tego typu urządzeń dostępnych na rynku. Jest to poprawiona wersja starszego modelu o dokładnie takim samym symbolu i takim samym wyglądzie, różniąca się jednym, że tak powiem, bardzo ważnym elementem, według mnie najważniejszym w każdym elektronarzędziu, można powiedzieć sercem każdego elektronarzędzia, czyli silnikiem. Tutaj mamy wersję z silnikiem bezszczotkowym, poprzednia wersja była silnikiem szczotkowym. Mamy tutaj oznaczenie na obudowie, taką naklejkę informującą nas, że to jest właśnie wersja z silnikiem bezszczotkowym. Taka sama naklejka jest na walizce od tego urządzenia. Jest to w sumie jedyny, można powiedzieć, jedyny element, który rozróżnia obydwa te urządzenia. Urządzenie posiada 3 tryby pracy. Wiercenie bez udaru, wiercenie z udarem oraz podkuwanie. Nie wszystkie wiertarki akumulatorowe posiadają ten ostatni tryb, ale ta akurat posiada. Dlatego, bo według producenta przeznaczona jest dla branży instalacyjnej, elektryków, hydraulików, różnego rodzaju monterów jakichś tam konstrukcji, wykończeniowców, czyli jak sami wiecie, wpisuje się doskonale w mój zawód. Jakie parametry poprawiły się względem poprzednika? Zacznijmy od wagi. Nowy bezszczotkowy model jest lżejszy od poprzednika o 0,3 kg, co wynika stricte z konstrukcji silnika bezszczotkowego. Może to się wydawać niewiele, ale sami wiecie, że ja nie jestem majsterkowiczem, tylko faktycznie no, pracuję na budowie i no, 30 deko po całym dniu pracy, uwierzcie mi, że na pewno odczujecie to w ręku. Następny istotny parametr to energia udaru. Wzrosła ona z 1,7 Joule do 2 Joule, tak więc też na plus. Oraz trzeci, według mnie no, najważniejszy parametr, czyli wydajność. Tym urządzeniem popracujecie 20% dłużej niż poprzednikiem. I to wszystko dzięki technologii silników bezszczotkowych. Jeżeli interesuje Was to urządzenie, oczywiście link do niego daję w pierwszej linii opisu. Od siebie mogę dodać, że jeżeli porównacie między sobą ceny tych urządzeń starszego modelu i nowszego, zobaczycie, że one są podobne, tak więc według mnie nie ma się co zastanawiać, bo macie lżejsze urządzenie, mocniejsze i bardziej wydajne za te same pieniądze. Tak więc, jak uważacie? No i to by było chyba na tyle. Część teoretyczna za nami. Zapraszam Was na krótkie testy.
Przygotowałem dla Was kilka testów. Na początek test dla elektryków, czyli wykonanie otworu pod puszkę elektryczną. Ja używam koronki do wiercenia bez udaru. Tutaj mam przed sobą pustak, znaczy no bloczek betonowy, tak jak widzicie. Jak widać, no młotowiertarka daje radę. Nie przycina się, nie zwalnia, a wycięcie otworu o średnicy 8 cm zajęło mi około pół minuty, tak więc myślę, że całkiem spoko. Celowo nie wykułem betonu ze środka otworu, bo bałem się, że bloczek pęknie, a chciałem jeszcze przewiercić go na wylot i to też uczyniłem w drugim teście. Mam tutaj założone wiertło o średnicy 22 mm. Bloczek jest zamocowany ściskami do stołu, tak żeby się nie ruszył przy tym teście. Mimo iż wiertło jest o 2 mm większe niż zaleca producent, to też raczej nie ma problemów, a czas w jakim to zrobiłem to około pół minuty, podobnie jak przy teście z wycięciem otworu pod puszkę elektryczną. Nie będę robił testów urządzenia przy mniejszych średnicach wiertła typu 8-10 mm, bo i tak już widzieliście je na kilku moich filmach. Poza tym raczej wszyscy wiemy, że nie powinno być problemów, prawda? Na koniec sprawdziłem funkcję podkuwania. Bruzdy pod przewody kuje się dosyć dobrze. Tynk cementowy i pustak typu Poroterm poddają się raczej łatwo. Celowo nie dodam, że przyjemnie, bo tej roboty chyba przyznacie panowie, że nikt raczej nie lubi, ale no zrobić ją trzeba. Wiercenie dużym wiertłem w Porotermie raczej też nie stanowi problemu, choć ze względu na strukturę materiału wiertło zaczęło się klinować. Wiertarka ma na szczęście zabezpieczenie na takie przypadki i sprzęgło odcina nam obroty tak, aby nie uszkodzić innych podzespołów. Kucie większych otworów, na przykład wentylacyjnych, tak jak widać na filmie, też nie ma problemu, a jeżeli chodzi o jakieś ciasne miejsca, gdzieś tam pod sufitem, tak jak widzicie na filmie, ja akurat tam poszerzam troszeczkę przejście przewodów do rekuperacji, to plusem jest kompaktowość, dzięki czemu wykujemy to, co chcemy. Mam nadzieję, że testy Wam się podobały. Dajcie znać w komentarzach, czy taka formuła wideo Wam odpowiada, czy było ok, czy nie było ok. Jeżeli rozwiniecie opis pod tym filmem, w pierwszej linii opisu macie oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, link do tego urządzenia. Następnie macie moje media społecznościowe, czyli Facebook, Instagram, Patronite, grupa na Facebooku. Zapraszam Was, jeżeli jesteście moimi stałymi widzami, być może o tym jeszcze nie wiecie, jest grupa na Facebooku Remont for You, tak się właśnie nazywa, grupa Remont for You. Zapraszam Was serdecznie. I to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam i życzę miłej i przyjemnej pracy. Do następnego odcinka. Cześć.